Przyjaciele, chciałbym się podzielić krótko dzisiaj takim tematem, którym już generalnie rozpoczęliśmy troszeczkę dzisiejsze spotkanie. Mianowicie chciałbym powiedzieć na temat dojrzałości. W ogóle wszystko to, co się dzisiaj wydarzyło, ma jeden kierunek. Kierunek wycofania się z pewnych rzeczy, z rzeczy niewłaściwych, aby wejść w rzeczy właściwe. Nie pamiętam, ile miesięcy temu Julita miała to samo słowo, które przekazała dzisiaj Iza. Musimy być pewni, czy to jest proroctwo Tomas, czy to jest proroctwo Kościoła. To jest bardzo, bardzo istotne. Można przeżyć lata z Bogiem i tak naprawdę być nieszczęśliwym człowiekiem. Zmagacie się dzisiaj z czymś? Stresujecie się z jakiegoś powodu? Nikt nie podniesie ręki zapewne. Wiecie dlaczego? No bo to ciężko jest się przyznać. Stresujemy się i zmagamy się najczęściej wtedy, kiedy nie przeżywamy swojego życia adekwatnie do etapu duchowego, w którym się znajdujemy. Powiem wam dzisiaj o czterech takich etapach wzrostu człowieka i to jest Boże prawidło. Jeśli zastosujecie go w swoim życiu, to będziecie mieli sukces. Gwarantuję wam, że na każdym z tych etapów można być szczęśliwym człowiekiem. Bo prawda jest w ogóle taka, że do tego życia z Bogiem nie mamy podchodzić z perspektywy stresu, tylko trzeba to życie potraktować jako przygodę. To jest przygoda. Nie, że oddałem życie Jezusowi i przytrafił mi się jakiś stres, że teraz muszę doścignąć kogoś, jakąś służbę i coś osiągnąć. Ostatnio taka dziewczyna do mnie zadzwoniła i zapytała mnie, jak stać się liderką uwielbienia. Ja nie znam takiej definicji w ogóle, wiesz. Często dajemy jakieś definicje z uwagi na jakąś potrzebę, tak? Ale ja nie wiem, wiesz, w ogóle. Tak sobie żyłam, pokochałam Jezusa, oddałam Mu swoje serce. Tak mi wyszło. Ale nie znam definicji lidera uwielbienia. Jak stać się liderem uwielbienia? Pierwszy list Pawła do Koryntian 14:20. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złym jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Każdy etap duchowego życia możesz przeżyć w szczęściu i w radości, będąc nastawionym, tak jak powiedziałam wcześniej, na przygodę z Bogiem. Lub można go przeżyć w niezadowoleniu i ściganiu pewnej rzeczywistości. I chciałbym, żebyśmy poważnie dzisiaj do tego podeszli, ponieważ wszystko dzisiaj to, co było mówione, uważam, że jest takim kierunkiem dla nas, aby zacząć prawidłowo wzrastać. Uważam, że ogólnie Kościół w Polsce zatrzymał się na etapie dziecięctwa, a ten etap silnie jest związany z filozofią przyjemności. I ludzie żyją przyjemnościami, a nie odpowiedzialnością. Do dojrzałości dochodzimy, do dojrzałości dorastamy. Dojrzałości niczym nie możemy pokoloryzować. Można wyjść, powiedzieć jakieś świadectwo, bardzo pokoloryzowane. Tak? To już wiecie, żałujące, nie? Niczym nie zabarwimy tej dojrzałości. Pamiętam lata temu, jak sprzedawaliśmy samochód. Dobry to był samochód. Dla nas. A wiecie, jak się chce sprzedać dobrze samochód, to umiemy wtedy dobrze produkt zachwalić. My wiedzieliśmy, ile do tego samochodu żeśmy dołożyli. Zmieniliśmy mu koła, coś tam porobiliśmy i tak dalej. I pamiętam, ten kupujący mówi do mnie, proszę pokazać dowód rejestracyjny. Ja pokazałam ten dowód rejestracyjny i on tak spojrzał na mnie i mówi,
Proszę Pani, mówi, dowód rejestracyjny mówi sam za siebie. Dowód rejestracyjny mówi sam za siebie. Twój dowód osobisty mówi sam za siebie i dzień, w którym oddałeś życie Jezusowi, też mówi sam za siebie. Do dojrzałości dochodzimy i należy się z tym pogodzić. Nie ścigać wiatru, tak? Tylko pogodzić się z tą naturalną rzeczywistością, że jesteśmy w Chrystusie najpierw niemowlętami, potem dziećmi, potem młodzieńcami, tak? A potem stajemy się kim? Ojcami. I nie można tych etapów przeskoczyć. Ja nie mówię, że latami trzeba trwać w jakimś etapie, ponieważ my w tym Kościele złożyliśmy bardzo duży potencjał. Wy nie musicie dzisiaj grzebać, kopać, tak? Tylko macie tak naprawdę w ogóle rzeczy dane na tacy. Ale należy się zgodzić z Bogiem. Należy się zgodzić z Bogiem. Słowo Boże mówi, że jeśli dzisiaj usłyszysz głos, tak, to nie zatwardzaj serca swojego. Powiedz, Boże, zgadzam się z Tobą. Zamierzam przeżywać moje życie w sposób prawdziwy. Nie chcę w moim życiu iluzji. Nie chcę każdego dnia stresować się z uwagi na to, że jest jakaś presja w wyniku, tak? Jeśli jest potrzeba, abyś przeżywał życie jako niemowlak, to musisz to życie przeżywać jako niemowlak. Życia nie oszukamy. Nie oszukamy życia. Nie ma takiej opcji. Życie łowi bezlitośnie i życia się naprawdę nie oszuka. Potrzebujemy mieć doświadczenie z Bogiem na różnych etapach duchowego swojego wzrostu. Dojrzałość to kierowanie się w życiu rozsądkiem, mądrością, rozumem i poczuciem odpowiedzialności. Osoba dojrzała umysłowo posiada swobodną umiejętność odpowiadania za swoje słowa, czyny, postępy i zachowania. Więc tak jak powiedziałam wcześniej, dojrzałości absolutnie niczym nie ubarwimy. Do niej dochodzimy i wzrastamy. Zmieniają się nasze emocje. Nie dodamy sobie wieku. Nie ma takiej opcji. Nie dodamy sobie wieku. Proszę Was, żebyście zgadzali się z Bogiem adekwatnie do miejsca, w którym realnie dzisiaj z Bogiem funkcjonujesz. I nie trzeba tego zrobić przed jakimś człowiekiem. Należy to zrobić samemu przed sobą. Należy realnie spojrzeć w samego siebie i powiedzieć, kurczę, w ogóle popłynąłem w jakimś kierunku, który nie jest właściwy. Mam więcej stresu niż pokoju. A Jezus w ogóle powiedział, że On daje pokój, który przewyższa wszelki rozum. A ja wstaję rano i dorabiam sobie filozofię do stresu. Życie jest za piękne, żeby go spaskudzić. Ono jest za piękne, żeby przeżywać go nieadekwatnie do stanu w ogóle swojej dojrzałości. My musimy się cieszyć tym życiem, bo to jest przygoda z Bogiem. Każdy etap jest cudowny. Bycie niemowlakiem jest cudowne, bycie dzieckiem jest cudowne, tak? Bycie nastolatkiem, choć nastolatkowie często są niesforni, tak? Ale bo trzeba przeżyć ten czas, aby móc stać się ojcem. Nie człowiekiem, który ma pełno argumentów w kieszeni, tylko człowiekiem, który ma doświadczenie. Nie zamkniemy ludziom ust informacjami wyczytanymi z książek. Potrzebujemy mieć doświadczenie. A żeby mieć doświadczenie z Bogiem, to trzeba się z Nim zgodzić do tego miejsca, w którym się dzisiaj jest. Boże, chcę Cię tutaj przeżywać. Potrzebuję na tym etapie mieć z Tobą wypracowane emocje i doświadczenie. Ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej,
jeśli w naszym rodzinnym domu nie mieliśmy odpowiedniej relacji z mamą lub z tatą, tak? No to potem wiecie, jakby w Kościele to jest to samo. Nie przeżywamy Boga na tym etapie, na którym powinniśmy, wchodzimy do służby, tak? A w służbie z kim się spotykamy? Z ludźmi. Ponieważ służba to jest służenie człowiekowi. Więc spotykasz się z człowiekiem i potem tego człowieka przestajesz nieść, nie rozumiesz go. Nie możesz go zrozumieć, ponieważ trafił dzieciak na dzieciaka. Można tylko sobie wydrapać oczy. Więc potrzeba jest przeżywać Boga adekwatnie do tego miejsca, w którym dzisiaj realnie jesteś. Nie przeskoczymy tego tematu. Możemy mówić nie wiadomo co. Rozumiecie? Marz o swojej służbie. Ja nie mówię, żeby nie marzyć. Marz o swojej służbie, ale Boga przeżywaj adekwatnie do tego miejsca, w którym jesteś. Jestem mamą dwójki dzieci. Pamiętam, jak urodziłam Wiktora. Sarę rodziłam jako świadomy człowiek, ale Wiktora urodziłam, jak miałam 19,5 roku. Ja nie byłam świadomym człowiekiem. Niekoniecznie też pamiętam ten poród, bo chyba miałam trochę, że tak powiem, straciłam przytomność. Ale jak potem leżałam na sali popoporodowej i przywieźli mi Wiktora w takim szklanym wózeczku, to pamiętam jak dziś. Mówię, nie mam brzucha. I podeszłam do niego, wziąłam go za palec. Mówię, wow, to coś we mnie się działo. Miałam 19,5 roku. To coś we mnie się działo i teraz ja jestem odpowiedzialna za jego życie. A sama miałam fiuszczy w głowie. Sama nie umiałam żyć. Rozumiecie? Więc kiedy dziecko rodzi dziecko, to nie ma takiej opcji, żeby mogło być dobrze. I jeśli ty jesteś dzieckiem w Chrystusie, to absolutnie nie nadajesz się, aby prowadzić drugiego człowieka. I nie spinaj się nad tym. Nie próbuj udowadniać, że jesteś super duszpasterzem, że jesteś przepotężnym liderem i tak dalej, ponieważ twój czas chodzenia z Bogiem mówi sam za siebie. Dowodu nie oszukasz. I twojego przyjścia do Jezusa i realnego czasu chodzenia z Nim. Ile jesteś wierzący? 2 lata. I jestem prorokiem do narodów. Będziesz. Być może. Nie mówię, żeby nie marzyć. Marzcie, bo ja też marzę. Ale przeżywamy Boga i dajemy Mu się kształtować na tym etapie, na którym realnie jesteśmy. Musisz dać Bogu pracować na twoich emocjach. Potrzebujesz dać Bogu pracować na twoich emocjach. Pewne ludzkie drogi są tak naprawdę do przewidzenia. Przytoczę wam taki przykład człowieka, który kiedyś opowiadał, że poszedł na pewną melinę, ponieważ sam kiedyś był narkomanem, i poszedł na pewną melinę, bo głosił tam ludziom Ewangelię. I spotkał tam 17-letnią dziewczynę. I powiedział do niej tak, głosił im Ewangelię tym ludziom, którzy tam siedzieli, ale szczególnie zwrócił się do niej. Miała na imię Agata. I powiedział do niej tak, to coś, co dzisiaj robisz, zabije cię. A ona powiedziała, nie zabije mnie wiśniówka ani marihuana. On mówi, nie to cię zabije. Zabije cię to, co jest w twojej głowie. Zabijecie to, co jest w twojej głowie. Za niedługi czas zaczęła walić heroinę. I umarła. Zabija nas to, co jest w naszej głowie nieprawdziwego. Czyli tak naprawdę iluzja na nasz temat. Iluzja na nasz temat. To nas zabija. Dlatego trzeba wyjść z miejsca iluzji, stanąć, obejrzeć się w prawdzie, tak samemu przed sobą, wiecie. Bo w ogóle, wiecie, że modlimy się o to, że mamy być szczęśliwymi ludźmi. Inaczej nie pociągniemy tego świata, ponieważ świat jest w stresie. I ktoś, kto jest w stresie,
nie pociągnie kogoś, kto jest w stresie. Potrzebujemy prezentować zupełnie inny wymiar. Kiedyś pewien młody człowiek przyszedł do swojego pastora i był w tym kościele 2 lata. I w ciągu tych 2 lat wyjechał na misję. Był na misji, przeżył tam różne rzeczy. Przyszedł i udowadnił temu pastorowi, jaki to on jest wielki. Wiesz, całym sobą pokazywał mu, że on tu powinien teraz być pastorem. I ten pastor, dojrzały człowiek, zrobił jedną rzecz. Chlasnął go w twarz. I widzisz, cała świnność nie wyszła, ponieważ mu nałogał. To był uderzony. Bo dziecko jest dzieckiem. Co z tego, że 2-letni człowiek w Chrystusie pojechał na misję? To go absolutnie nie podniosło do wymiaru wrócenia do kościoła i powiedzenia: byłem na misji, ty nie byłeś, teraz ja tu jestem pastorem. Wiecie, oczywiście pewnych rzeczy nie wyeliminujemy, ponieważ jest naturalną rzeczą, że w kościele zawsze będą niemowlęta, dzieci, tak, nastolatkowie i ojcowie. Pewnych rzeczy się nie wyeliminuje. Ale po co ja to mówię? Mówię to po to, abyśmy byli tego świadomi, abyśmy byli świadomi potrzeby etapów przeżywania, tak, żebyśmy mogli praktycznie wzrastać, żebyśmy mogli przyjąć kolejnych ludzi, tak, i być dla nich ojcami, a nie wiecznie być dziećmi, tak, miotanymi filozofią przyjemności. Gdybyśmy dzisiaj oddali Sarze prowadzenie domu, to by chciała notorycznie zamawiać paczki z Chin. Właśnie dzisiaj rano wstała i ostatnio zamówiła coś i to aż chyba z Chin właśnie szło. I dzisiaj rano wstała i mówi: mamo, miałam sen, byłeś tylko ty i tylko ja, byliśmy w jakimś nowym mieszkaniu i właśnie było dużo paczek. Ja mówię: wow, Sara! W ogóle mówię, ale jazda, bo to się nigdy nie wydarzy. To się nigdy nie wydarzy. To jest dziecko. Rozumiecie? Dzieciak. O, dzieciak po prostu ma filozofię przyjemności. I ja wiem, że to jest trudno teraz samemu do siebie powiedzieć: kurczę, no jestem dzieckiem. No jestem dzieckiem. Sam do siebie to powiedz. Jestem dzieckiem i potrzebuję zacząć przeżywać te emocje dziecka. Tak? Kolejny wam podam przykład. 13-latek. To jest taki wiek nastolatka, kiedy budzi się wszystko. Wow, jestem panem życia. Przyszedł kiedyś taki nastolatek do swojego ojca i właśnie powiedział: jestem panem życia. Jestem alfą w tym domu. Młodą, ty jesteś starą. Trzeba wymienić stary model na nowy. I co? Mądry tata powiedział: zawijaj pilkę, szoruj do urzędu miasta, bierz legor i zakładaj firmę. Skoro jesteś dorosły, dojrzały i samiec alfa, to bierz w ogóle byka za rogi, tak? I w ogóle idź stąd i w ogóle załóż swoje gospodarstwo, tak? I mądre podejście ojca powoduje, że dziecko w ogóle co? Dziecko musi skapitulować. Ważne jest, żeby nie dawać się wkręcać. Aby nie dawać się wkręcać. Kiedy będziesz mieć nastawienie na to, że każdy etap to jest cudowna przygoda z Bogiem, to zobaczysz, że każdy okres w życiu ma swój zespół przeżyć i doświadczeń. I bardzo potrzebujemy to przeżyć. Potrzebujemy w ogóle z Bogiem poprzeżywać pewne rzeczy. Często ludzie się czepiają, mówią: a wiesz, Dawid, to tam tak naprawdę, wiesz, w ogóle jako małolat, w ogóle, co on tam wyczyniał. To musimy też w ogóle pobadać te rzeczy. Tak? Zanim Dawid stanął na czele jako król Izraela, to zabił niedźwiedzia koło Jerykoma. Na przykład. No zmierzmy się dzisiaj z czymś takim.
No często tak naprawdę, tak jak powiedział tutaj brat, zemści się komar, tak? I tak naprawdę zmieniamy nasze wyznanie. A co wtedy, kiedy staje jakiś problem w postaci niedźwiedzia? Przychodzi jakaś choroba, przychodzi faktycznie jakaś duża przeciwność, tak? Przychodzi jakaś bardzo duża opozycja. I co wtedy? Już nie jest kupa komara, tylko jest jakiś większy problem. Potrzebujemy mieć zespół przeżyć, tak, z Bogiem na tym etapie, na którym tak naprawdę jesteś. Ponieważ tak jak wychodzimy z tego domu i potem trafiamy na terapię, tak potem w służbie będą nam te rzeczy odbijały w zęby. Nie ma, w ogóle, wiecie, ja powiem tak, ja za długo chodzę z Bogiem i za dużo rzeczy widziałam, żebym tak naprawdę dała się w pewne kwestie wkręcać. Kilka dni temu usłyszałam też jakąś tam cudowną informację od pewnego człowieka, który tak naprawdę nie jest częścią żadnego kościoła, jest tak zwanym kolędnikiem, który od czasu do czasu puka do drzwi kościoła i przychodzi jak taki kolędnik i mówi, wiesz, Pan przede mną stanął, rozwinął przede mną taki swój i mówi, wiesz, synu, zjedz go, on się tam stanie w ogóle miły w Twoich ustach. Ja mówię, nie do mnie, błagam Cię. Ja nie jestem, mówię, z pierwszej łapanki, ja Cię wucha z nabojki, rozumiesz? W ogóle nie wkręcisz mnie takimi rzeczami. Pan przed Tobą stanął, a Ty siedzisz w lesie dalej? Przecież Ty już powinieneś być w telewizji, gościu. Pan przed Tobą stanął? Zwój rozwinął? Zobaczyłeś Jego twarz i dalej jesteś w miejscu, w którym jesteś? Jakiego Ty Pana zobaczyłeś? Jakiegoś skrzata z lasu. Wiecie, trzeba umieć te rzeczy nazywać. To dzieci tak mają. Dzieci w ogóle mają tą filozofię, że lubią stanąć, tak? I naopowiadać. Byłem w Rio, byłem w Pajo, tak? Ja to mówię, buty w szpic, a w kieszeni nic. Jestem włoskim kochankiem. Mówię, nie jesteś ani kochankiem, ani włoskim. Choć może włoski trochę, ale nie kochankiem. Jeśli masz 20 lat, to nie jesteś kochankiem żadnym. Ja mam kochanka. Do kochanka trzeba dorosnąć. Masz 20 lat, to się uczysz. Uczysz się. To jest naprawdę bardzo uwalniające. To nas uwalnia do normalnego życia z Bogiem. Tak? Przecież my tutaj, to nie jest naszym celem nakręcić koniunkturę nie wiadomo jaką. Chodzi o to, żebyście przeżywali swoje życie z Bogiem i byli szczęśliwi i pokazywali temu światu, tak, że z Bogiem jest inaczej. Nie, że idziemy utrudzeni tacy, że już kredyt mi tak ciąży, że po prostu, wiesz, nie. Zupełnie inny styl musimy pokazać, kochani. Każdy dzień przeżywany z Bogiem w sposób realny, do miejsca, w którym jesteś, tak, wpływa na świadectwo Twojego życia. Twoje świadectwo staje się wtedy bardzo mocne, stabilne. Wiecie, kiedy byłam na tej policji, byłam przesłuchiwana w charakterze tej zniszczenia tej książki, to ja w ogóle, ja naprawdę niewiele musiałam mówić. Bo świadectwo życia jest tak duże, wiecie, że ono mnie broni. Świadectwo życia mnie broni. Kiedy masz świadectwo życia, a ono się pojawia wtedy, kiedy żyjesz z Bogiem realnie, tak, do miejsca, w którym jesteś, to świadectwo jest silne. Ono jest silne. Dzisiaj diabeł wszystko spłyca. A, tam mam świadectwo życia, oddałem życie Jezusowi. Ja mówię, i co? I co dalej? Oddałeś życie Jezusowi i na tym się zakończyło. Kiedy nie kierujemy się w swoim życiu dojrzałością, tak? Czyli tą mądrością i rozsądkiem, słono płacimy później w swoim życiu, dochodząc do równowagi potem, nie wiadomo przez jaki okres czasu, poprzez jak gdyby na skutek tego, że podejmujemy złe decyzje. Kiedy nie kierujemy się dojrzałością, słono płacimy w swoim życiu. Zobaczcie. Jeśli nagraliśmy nauczania odnośnie narzeczeństwa,
to to nie jest nagrane po to, żeby tutaj ten stojak nie miał luk. To nie o to chodzi. Nagraliśmy po to, aby czerpać z tej mądrości. Tak? Ktoś, my już jesteśmy gotowi. My jesteśmy gotowi i weźmiemy ślub. Powiem ci, jak będzie. I jeśli w temacie narzeczeństwa nie przegadacie tych rzeczy, o których my uczymy, tak, nic innego ci się w małżeństwie nie przytrafi. Jeśli w narzeczeństwie jest kicha, w małżeństwie również będzie kicha. W narzeczeństwie jest coś takiego, że są miłosne emocje i się ma tak zwane przymrużone oczy. Wtedy chodzisz tak i nie widzę, że on ma dziurę w skarpetce lub że czarny paluch światu się przygląda spod kołdry. Wiesz, co chodzi? Bo mam miłosne emocje i chodzę tak. A potem się wchodzi w związek małżeński, jest pierwszy orgazm, miłosne emocje opadają i przychodzi tak zwana proza życia. Wtedy oko się otwiera, tak? Tu się też otwiera, bo jak tu się otworzyło, to i tutaj się otworzyło. Tak? Wtedy nie kasłaj tylko, bo może być, wiesz, absolutnie wtedy nie pij syropu przeciwkaszlowego, bo może być niekoniecznie fajnie. I wtedy, wow, czarny paluch światu się przygląda. I w ogóle ma twoje dzieci, ma alimenty, kredyt ma, kolczyk ma w pępku. Rozumiecie? Proza życia. Czy do tego należy się zastosować? Należy się do tego zastosować. Jeśli jest nauczanie, co trzeba robić, zanim się pobierzemy, to trzeba do tego podejść poważnie. Bo życie łoi bezlitośnie. Życie łoi bezlitośnie. Ono nas później zbije i będziemy surowo płacić. A nie jest fajnie wziąć ślub i od razu wylądować na tak zwanej kozetce terapeutycznej. Dobrze jest wziąć ślub i pojechać na miesiąc miodowy, snuć plany, mieć dobry seks, głosić Ewangelię, tak? I przyprowadzać ludzi do Jezusa. A nie, że potem, Jezu, kurna, myślałem, że ci łatwo. Od rana wstajesz, wiesz, nic nie robię. Słuchaj, lepszy dobry z powikiem, do roboty nie chcę iść. W lodówce pingli. Wiesz. Mówi, obciąłeś jego włosy. Ja myślałem, że on części głowy myje. Raz w tygodniu myje głowy. W nosie myje. Jedzenie wrzucę. Ciła mnie. To jest nasze życie. To jest nasze życie. Diabeł nie przychodzi jako para wodna, tylko przychodzi właśnie w tego rodzaju rzeczach. Stosujcie się, kochani, do tego. Jeśli jesteście w narzeczeństwach, jesteście zobowiązani do tego, aby przesłuchiwać nauczania związane z tym, co należy w okresie narzeczeństwa zrobić. To jest plan. Plan. Sukces mamy, tak? Chodząc w standardach Królestwa Bożego, a nie w mrzonkach. A nie w mrzonkach. Jeśli jesteś dzieckiem w Chrystusie, ale zakochałeś się i jesteś przed, że tak powiem, wejściem w związek małżeński, tak? To nie masz żadnego doświadczenia życiowego. Należy to przesłuchać, ponieważ ktoś, kto przeżył 20 lat z Bogiem, tak? I 30 lat w związku małżeńskim, tak? Ojciec nie jest pełen argumentów, tylko jest pełen doświadczenia, ponieważ ojciec przeżył pewien okres swojego życia i dzieli się z tobą doświadczeniem. I z tego doświadczenia należy co? Korzystać. Żeby potem nie było awarii. I jest plan wyjścia. Rozwiodę się. Nie w kościele przebudzeniowym. Rozwodzimy religię. Rozumiecie? A w kościele przebudzeniowym mamy nie popełniać tego rodzaju błędów. Taka jest prawda. Ponieważ za duży materiał jest złożony, żeby w tego rodzaju kościele popełniać takie błędy, jakie się popełnia wtedy, kiedy się na przykład było w religii lub nie znało się Jezusa. I teraz wam przeczytam troszkę o tych etapach różnych. Pierwszy etap niemowlęctwa, pierwszy list Piotra 2:1-2. A propos
niemowlęctwa. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Kiedy jesteś niemowlęciem, to jest czas, aby odrzucić od siebie kierowanie się cielesnymi instynktami. Zapiszcie sobie. Kiedy jesteś niemowlęciem, musisz odrzucić od siebie kierowanie się cielesnymi instynktami. Powrócę jeszcze raz do tego, że jestem mamą. Ani za jednym razem, ani za drugim razem, kiedy przyjechałam do domu, nie przedstawialiśmy z Arturem naszym dzieciom, czyli niemowlakom, regulaminu domu. Ponieważ ani Wiktor, ani Sara jako niemowlaki absolutnie nie miały żadnej, że tak powiem, umiejętności do tego, żeby stać się pomocą w domu. To jest niemowlę. Wtedy jest karta szczepień, pilnuje się szczepionek, bo niemowlęta co trzeba robić? Chronić. Chronić. Kiedy jesteś niemowlęciem, tak, to przede wszystkim ciebie te rzeczy obowiązują. Więc niemowlę absolutnie nie nadaje się do dźwigania jakiejkolwiek odpowiedzialności. To jest czas, aby właściwie zassać pokarm. Pokarm właściwie zassać. Sarcia na przykład długo ssała pierś, 2 lata. Wiktor krótko, 5 roku był cwaniak. Daliśmy mu serek danio i kiełbachę. I miał 5 roku i skosztował kiełbasy i serka danio i na cycka zrobił be. Nie chciał. Sara jadła i to przez 2 lata. To jest czas, aby właściwie zassać pokarm. Uczysz się wtedy, wow, widzę to, biorę konkretne nauczanie. Mam taki problem, tak? A więc do tego problemu stosuję takie nauczanie. Tu nie ma obejścia, wiesz, tak mnie Pan prowadzi, uspokój się. Nie rozmawiajcie też ze sobą w taki sposób. I oczywiście powiem tak, to nauczanie nie jest po to, aby wpaść w rów, i teraz usłyszysz, że ktoś coś powie i ty powiesz, wiesz, niemowlakiem jesteś. To nie o to chodzi. Artur kiedyś powiedział takie kazanie, żeby pewnych słów nie używać. I ja w ogóle słyszałem, jak ktoś mówi, nie używaj tych słów. To nie o to chodzi. Chodzi o to, aby kazanie umieć umiejętnie zastosować do siebie. Do siebie. Zostaw tych ludzi, co stoją w kolejce i coś tam powiedzą, ty usłyszysz i rozumiesz, o, słyszałeś, dzieciak. Ten? Niemowlak. Niemowlak? Nie, może trochę dzieciak. Nie, no niemowlak. A ten? Nie, no nastolatek. Nie, wiecie, bo to nie o to chodzi. Bo nie będziemy chcieli ze sobą się relacjonować. Bo to jest trudne. Więc jako niemowlak, tak? Prawidłowo zasysasz pokarm. Drugi etap to jest etap dziecięctwa. Jedną z pierwszych rzeczy, czyli odpowiedzialności, które uczy się dziecko, to jest obsługa nocnika i trzymania butelki. Do nocnika robi się kubkę i siusiu. Teraz są takie fajne nocniki, że są z melodyjką, że jak tam troszkę wilgoci dostaną, to... Kiedyś Artur w nocy wykręcał baterię, ponieważ mieliśmy trochę wilgoci w domu, więc jak nocnik dostał wilgoci, to w nocy wstawiał, co tam kręcisz? No baterię muszę wyjąć, słyszysz, co się dzieje? Wszystko w ogóle bzyczy, wszystko w ogóle piszczy. Teraz wszystko jest nowoczesne, wiecie, nowoczesne chrześcijaństwo, nowożytne chrześcijaństwo. My mamy być od tego wolni, my mamy się skupiać na rzeczach prawdziwych, tak? Bo tylko one spowodują, że będziemy we właściwy sposób wzrastać. A więc pierwsze co, do czego butelka. Butelka jest po to, żeby nią pić, tak? Piję pokarm taki, a nocnik, żeby się załatwiać. I dziecko kieruje się filozofią przyjemności. I to jest taki etap, niestety. I ten etap trzeba przejść. Ten etap po prostu trzeba przejść. Chce mi się iść do kościoła, nie chce mi się iść do kościoła. Dzisiaj powiem tak, jutro powiem tak. Dzisiaj powiem, że będę chodził na ewangelizację, a już nie idę na ewangelizację. Dzisiaj nie chcę. Bo dziecko jest kierowane filozofią przyjemności. Tak? Jest ładna pogoda, to idę na ewangelizację. Jest brzydka pogoda, nie idę na ewangelizację. Fajne było uwielbienie, idę do kościoła. Nie fajne było, nie idę. Po co? Jakby mi tam fałszowali, nie chcę tego słuchać.
to w ogóle dziecko tak ma. Dziecko jest pędzone filozofią przyjemności. Kiedy położysz przed dzieckiem kotlecik mielony i czekoladkę, wybierze czekoladkę. Wybierze czekoladkę. Rozumiesz? Bo czekoladka jest dobra. Dzieci rozdarły na górze kanapę. Ktoś kupił kanapę, dzieci ją rozdarły. Wchodzimy na górę, pytamy, kto rozdarł kanapę? Nie wiemy. To nie my. Ale jaka uwaga jest przy tym? To nie my. Od razu jest zrzucona odpowiedzialność na dzieci, które przyjechały, które były podczas konferencji. To nie my, ciociu. Absolutnie. To nie my rozdarliśmy kanapę. Ma takie opcje. Nie dbamy. Dziecko jest prowadzone filozofią przyjemności. Niedojrzałość pojawia się wtedy, kiedy dziecko rośnie, tak? Powiedzmy, dzieciak sobie rośnie, nie przechodzi z etapu dziecka do etapu na przykład nastolatka, tak? Ktoś urósł, a dalej ma filozofię dzieciaka. I często, gęsto tak jest, tak? Że spotykamy właśnie ludzi, którzy tak naprawdę urośli, ale w głowie są dziećmi. Dziećmi są w głowie. Biorą pensję i pierwsze co, wszystko wydają. Kupił dywan. A opłaty? A dywan? Miał gołą podłogę. Muszę mieć dywan. Nie no, ale słuchaj, wynająłeś mieszkanie, w ogóle trzeba było robić opłaty. A nie chcielibyście się zrzucić na mieszkanie? Nie chcielibyśmy. Chcielibyśmy cię nauczyć żyć. Chcielibyśmy, żebyś się nauczył się żyć. Trzeba pójść do pracy. Trzeba zarabiać pieniążki. Tak? Jest to czas ogarniania samego siebie. I dużo ludzi zawiesiło się w tak zwanym rozwoju. Jest jeden powód, dla którego Kościół nie wzrasta. Ponieważ ludzie są notorycznie na tym samym etapie. Na etapie na przykład, powiedzmy, dziecięctwa, tak? I powiedzmy, nie można złożyć jakiegoś ciężaru na ludzi, tak? No bo nie ma tam absolutnie żadnego pierwiastka odpowiedzialności. Kiedyś mieliśmy takiego, dalej go mamy, w Nasielsku takiego kumpla. Przyszedł kiedyś w siedzie, rzecz się ma. Przyszedł do nas, byście mi pożyczyli samochód. Akurat wtedy była taka sytuacja, że tam chyba już ubezpieczenia samochód. Nie miał samochodu zarejestrowany na mamę i on go rozwalił. Czyli już nie wiem. I postawił pod blokiem. Wrócił i postawił go pod blokiem. Ja mówię, ty, rozwaliłeś samochód. I ja mówię, rozwalił samochód, pożyczył. Rozwalił samochód, postawił go pod blokiem. I jeszcze mama i on dostali taką informację, że solidarnie mogą zapłacić jakieś tam w ogóle jakąś karę. I on się tak z tego wymigał. On tak naprawdę to ma rentę na głowie i tak dalej. Wierzący człowiek. Rentę ma na głowie i tak dalej. Mama to zapłaciła. Rozumiecie? Dorosły facet pędzony tak filozofią bycia dzieckiem. Zero odpowiedzialności. I płaci dzisiaj tak naprawdę słono za to, że nie zrobił porządku w swoim życiu. Ludzie, którzy nie zadbali o swój rozwój, tak? Czyli o każdy etap, zrzuciło to tych ludzi na tak zwaną ścieżkę poszukiwań magicznych rozwiązań. Ktoś coś za mnie zrobi, ktoś mi da, ktoś mi kupi, ktoś mi coś tam podpowie. Nie. Chrześcijaństwo to osobista relacja z Bogiem, tak? I odpowiedzialność za swoje życie. Do tego dorastamy, tego się uczymy, ponieważ kształtujemy tą wspólnotę, modlimy się o przebudzenie, a przebudzenie to jest to, że my się budzimy
tak? I przychodzą do nas ludzie i mamy być gotowi na przyjęcie ludzi. Mamy być gotowi na to, aby przyjąć ludzi i w sposób skuteczny tymi ludźmi się zająć. A nie potem ktoś przyjdzie i powie, a u was takie same problemy jak w świecie. Tak? I teraz tak. To, co musisz obłożyć posłuszeństwem w swoim życiu, absolutnie nie załatwisz tego przez modlitwę. To już czas, kiedy musisz wziąć pewne słowo i musisz być posłuszny, tak? W stosunku do tego słowa. Weź jedną rzecz. Jedną. Jedną. Jesteś na etapie dziecka, tak? W ogóle sprzątam po sobie. Masz tendencję na przykład do bałaganiarstwa we własnym domu, tak? Więc biorę odpowiedzialność, w ogóle będę sprzątał. Na bieżąco będę prał. Nie będą jakieś tam szczoczogonki latały u mnie po podłodze. Nie wiem, co to jest szczoczogonek. Artur tak mówi na takie robaczki, które u nas w toalecie chodzą. Nie wiem, czy faktycznie taki robak istnieje, czy nie, ale istnieje, ale u nas są, więc powiedzmy, że to są szczoczogonki. Zwycięstwo osiągamy tylko i wyłącznie na Bożych zasadach. Trzeci okres to jest okres młodzieńczy. Pierwszy list Jana 2,12. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie tego, który był od początku. Piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie tego, który był od początku. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Poczytajcie to też sobie w domu, żeby adekwatnie też wiedzieć tak naprawdę, co jak gdyby jest przypisane do każdego na przykład etapu, tak? Nastolatkowie przeżywają bunty. To nastolatkowie przeżywają bunty, tak? Wtedy tworzy się tak zwana właśnie filozofia, że wszystko mogę, tak? Wywalę z domu ojca, będę teraz ojcem, zdetronizuję jakiegoś tam lidera na przykład w kościele. Wiesz, tak naprawdę byłem 18 razy w tym miesiącu na ewangelizacji, a on tak naprawdę 17. Więc czas, żebym zajął jego miejsce. Wtedy się pojawia taka potrzeba u nastolatków określenia swojej tożsamości. I tutaj dam wam taki kolejny przykład pewnego młodego człowieka, który przyszedł również do pewnego dojrzałego pastora dużej wspólnoty. Był to człowiek tak zwany, ja to tak od dzisiaj będę nazywała ich kolędnicy. Wczoraj tak mówiliśmy w Polkowicach, ja akurat taka przyszła mi nazwa. To są kolędnicy, czyli ci, którzy raz w roku przychodzą, powiedzmy, do kościoła, tak, idę zobaczyć, co się zmieniło. Czy wzrośnie, czy nie wzrośnie, czy tam w ogóle, wiecie. Taki szczególny mandat do osądzania wszystkich. I przychodzi taki kolędnik do tego pastora i mówi, wiesz, przeleciałem wszystkie kościoły. Stan opłakany. Pastorzy strasznie wyglądają. Owce zaniedbane. Nieostrzyżone. Maciej Orłoś pokradł im marzenia. Szok po prostu. Nawet dzień dobry nie mówię. Niczego ich nie nauczył ten pastor. I ten pastor jako taki ojciec odpowiada owemu nastolatkowi. Słuchaj, są dwie sprawy. Albo masz szczególny mandat od Boga do osądzenia wszystkiego i musimy bardzo poważnie do tego podejść, albo po prostu jesteś psychicznie chory. Rozumiesz? I ojciec ma umiejętność osądzenia takiego, to jest gość, nie? To jest taki czas nastolatka, to jest taki czas, wiecie, no kurczę, kogut. No ojciec przystał przy tym, że psychicznie chory. No nie jest to czas twojego szczególnego mandatu od Boga. Tak, ty jesteś tak zwanym kolędnikiem, bracie. Więc jest to czas na siłę określenia tej swojej tożsamości, tak? Taki jestem. Ludzie dojrzali spędzają czas
z ludźmi w różnym wieku, a nastolatkowie zazwyczaj spędzają czas z kim? Sami ze sobą. To jest czas tak zwanego nakręcania się. Siedzimy, zapalimy dżonta w ogóle, wiecie, oczywiście w świecie. A w kościele włączymy ze uwielbienie, włączymy ze kazanie. W ogóle będziemy się prorokować. Ty jesteś normalnie Alfa i Omega, ty jesteś Ezechiel, ty jesteś w ogóle tutaj, wiesz, Izajasz. To jest realne życie kościoła. Tak się zachowują nastolatkowie. Wiesz, ty normalnie miałem takie słowo od Boga, że wiesz, liść spadł ci koło lewej nogi. Normalnie w duchu to zobaczyłem, siedzisz po lewicy Boga Ojca. Jezu. Kto tak naprawdę tą sytuację jest w stanie właściwie osądzić i przyprowadzić ludzi do miejsca prawidłowego zrozumienia? Tylko ojcowie. Tylko ojcowie. Tylko, ponieważ nastolatkowie siedzą i się co? Nakręcają. Jest tam masa nadduchowych interpretacji. Rozumiecie? A potem przychodzi tak zwany szary poniedziałek i nieumiejętność życia. Potem już się nawet nie chce być kolędnikiem. Duchowi nastolatkowie często w kościołach tworzą tak zwaną wewnętrzną grupę oporu. Robimy tutaj najazd na starszych. Wiesz, oni nie wiedzą jeszcze. Zrobi się dzisiaj drugie spotkanie, pomodlimy się. Oni nie wiedzą. A wiecie, o co chodzi? Ja byłam w takim miejscu. Ja w ogóle pamiętam, jak byliśmy w kościele zielonoświątkowym, Artur siedział w więzieniu i ja właśnie byłam na takiej grupie. I jakkolwiek dzisiaj umiem tak naprawdę w odpowiedni sposób to osądzić, byłam z taką grupą, która się uważała za taką grupę najlepszą. Rozumiecie? My tu będziemy teraz siedzieć, modlić się, pościć o pastora. Nie będziemy jeść, nie będziemy pić, w ogóle on się musi zmienić, w ogóle, rozumiecie? To jest bycie właśnie nastolatkiem. Bycie nastolatkiem. Pomodlimy się już, uwolnimy słowo. Nie no, musi się nawrócić. Musi się nawrócić. Pastor się musi nawrócić. Nastolatkowie robią wokół siebie bardzo dużo hałasu i dymu. A nawet jeśli próbują w tym wieku wziąć się za jakąś rzecz w sposób odpowiedzialny, tak, to robią to tylko i wyłącznie dla wywarcia wrażenia. I są to rzeczy krótkometrażowe. Krótkometrażowe. Właśnie wezmę coś, dwa miesiące w czymś tam posiedzę i moje objawienie. Co? A wiecie najczęściej, bo to ktoś zwrócił uwagę. Bo przyszedł na przykład ojciec i zwrócił uwagę. Słuchaj, wziąłeś się za to, to w ogóle dbaj. Słuchaj, modliłem się. Modliłem się, wiesz, w ogóle, bo czułem, że coś jest nie tak. Nie, no w ogóle. Dostałem słowo od Boga. Wyjdźcie spośród nich. W ogóle słowo od Boga, że muszę wyjść z tego tematu. Wiecie, to jest, i takie rzeczy się normalnie w ogóle dzieją. Czemu ja o tym mówię? Bo my musimy to trzaskać, żeby się wzajemnie nie wkręcać, tak? I nie odpalać w ogóle głupoty, bo Kościół to nie jest zabawa. Kościół to nie jest zabawa, kochani. Absolutnie. Asia ma tego doświadczenie. Wyjechała do innego miasta i została bez tak zwanego bodźca, czyli bez zasilenia. Tak? Musi być sama kreatorem. Musi sama kreować rzeczywistość, musi sama rozpalać ogień, tak? Nie jest z nami co niedzielę, a słuchanie nas przez internet to nie jest to samo, co bycie tutaj, tak? Bo nie może nas pocałować. Więc nastolatkowie robią tak zwany szpan, lans. Coś tam zrobię, coś powiem. Walczą o swoją pozycję. Udowadniają wtedy, szczególnie przed swoimi rodzicami, że są fachowcami życia. Jestem fachowcem życia. Wiesz, tato. Już nie jesteś mi potrzebny. Najczęściej tata wtedy uruchamia modlitwę stawieniczą i chroni takiego nastolatka, ponieważ nastolatek właśnie pójdzie, okręci górę, tak? Diabeł go zwoi i przyjdzie potem pobity.
Tato. Jeszcze jak przeprosi, to pół biedy, czyli skomputuje. Rzadko to się zdarza. Najczęściej jest wiesz. Pomyliłeś. Kiedy przebywają we własnym gronie, utwierdzają się o własności, o słuszności swoich przekonań. Cechą nastolatków jest to, że doświadczają konfliktu ze światem zewnętrznym, czyli doświadczają konfliktu ze swoimi rodzicami. Pamiętam, jak nasz syn miał z nami konflikt, taki dosyć spory. Artur wziął go za rękę i chodził po domu i mówi, że nas nie kocha. Artur mówi, powiedz mamie, że jej nie kochasz. Nie kocham cię. Nie kocham babci, nie kocham Sary, nie kocham ciebie. Bo to jest czas konfliktu ze światem zewnętrznym, tak? Atakują wtedy najbliższych, najczęściej własnych rodziców. I wiecie, do nastolatka nie jest trudno dotrzeć, naprawdę. Często nastolatek musi zaryć ryjem w gównie. Tak, to jest proza życia. Najczęściej nastolatek musi zaryć ryjem w gównie, tak? I wtedy przychodzi sam już do Boga, bo ma dosyć swojego życia. I wtedy następuje tak zwany szybki przeskok. Ma pierwsze doświadczenie zwycięstwa i jest dynamika w rozwoju. Jest dynamika w rozwoju i bardzo szybko przechodzi do miejsca 20-letniego tatusia. Naprawdę. Po prostu oglądam to. Modliłam się o to i oglądam to właśnie w taki sposób. Zaryje twarzą w ziemię, podniesie się, stoczy osobistą walkę. Bo ma naprawdę już czegoś dosyć. Już go nikt nie utwierdza o tym, że robi źle, że niszczy siebie i innych, tylko on już wie, że doszedł do takiego miejsca, że muszę z tym skończyć. Albo skończę ze sobą, albo skończę w ogóle z tym, co mnie niszczy. I wtedy jest tak zwany pierwszy przełom. I wtedy jest dynamika rozwoju. Odchodzi tak zwany bunt i jest dynamika rozwoju. I Dawid jest tego przykładem. Właśnie Dawid jest tego przykładem. Stoczył walkę z niedźwiedziem, stoczył walkę z lwem, tak? Czyli miał zwycięstwa w swoim prywatnym życiu i dopiero mógł stanąć na czele Izraela jako król. Inaczej nie miałby żadnego doświadczenia. A Dawid stworzył wojowników, a nie bandę rozkapryszonych małolatów. Rozumiecie? Którzy nic więcej nie widzieli, tylko czubek własnego nosa. Dawid stworzył prawdziwych wojowników. On stworzył takich jak on. Dlatego my mówimy wszystko według naszego rodzaju. Według naszego rodzaju. Fachowcy życia. Posłuszni ludzie. Tak? Nie ma innej drogi, kochani. Nie ma innej drogi. Wszystko inne to jest zabawa. To jest zabawa. To naprawdę to lepiej iść do kościoła katolickiego i zostać tak zwanym kolędnikiem. Prawdziwi bohaterowie rodzą się w cieniu innych bohaterów. Prawdziwy bohater rodzi się w cieniu innych bohaterów. I czwarty okres to jest właśnie duchowe ojcostwo. I tylko duchowe ojcostwo ma wymierny autorytet. Tak? I jest w tym skuteczne. I to duchowi ojcowie wywierają wpływ. Duchowi ojcowie wywierają wpływ, a te poprzednie etapy dostarczają sobie towarzystwa. Bycie niemowlęciem, dzieckiem i nastolatkiem to jest czas, kiedy dostarczacie sobie towarzystwa. Tak zwana grupa wzajemnej adoracji, a dopiero ojcowie wywierają wpływ. Dlaczego? Dlatego należy co? Zmieniać się. Rozpoznać swój etap, skutecznie go przejść, zebrać odpowiedni materiał, tak? Mieć zabezpieczone emocje, tak? Mieć z Bogiem doświadczenie, żebyś potem mógł, usługując komuś, powiedzieć, słuchaj, pokonałem chorobę, pokonałem stres, tak? Załatwiłem temat z emocjami. Nie zepchnąłem tego pod dywan.
to duchowy ojciec ma doświadczenie, a nastolatek ma kupę argumentów, których nie jest w stanie poprzeć niczym, ponieważ nie ma żadnego doświadczenia. Duchowe ojcostwo roztacza opiekę na pozostałe trzy etapy. Kochani, i tym chciałabym zamknąć to poselstwo. I chciałabym, żebyście poważnie do tego podeszli. I chciałabym, że jak będziemy rozmawiali, czy będziemy mieli spotkania już pasterskie i tak dalej, żebyśmy też mogli podpierać się kazaniami, które mamy. I jeśli coś ci w życiu nie wychodzi i tak dalej, to błagam, nie mów, że jesteś już w takim miejscu, ale mi nie idzie. Nie, będziemy pracowali, tak, z uwagi na miejsce twojego siedzenia. Bo tylko to jest skuteczna praca. Każda inna praca nie jest skuteczna. Więc dziękuję Bogu za to słowo. I wam się nie rozumiem.